Dzień dobry, idę na Bazyluk. Przedstawię pogodę na najbliższy weekend. Dzisiaj w piątek Polska jeszcze pod wpływem wyżu i rozległego z centrum jeszcze w okolicy Dolnego Śląska. Napływa powietrze arktyczne, pochodzenia arktycznego, ale już dość stare. No i dzisiaj widzimy ten wyż. I on stopniowo w ciągu tego weekendu będzie się odsuwał na wschód. Jutro w sobotę jeszcze wschód Polski pod wysokim ciśnieniem, a w niedzielę już stopniowo od zachodu ciśnienie będzie spadać. No i dzisiaj zachmurzenie duże, tylko na zachodzie gdzieś więcej przejaśnień. No i jaka sytuacja będzie się utrzymywała w ciągu południa, wieczoru i też w nocy? Na ogół dużo chmur. I dzisiaj w dzień jeszcze na krańcach wschodnich opady deszczu, ale słabe i one w ciągu początkowo godzin nocnych jeszcze będą występowały, ale potem już w drugiej połowie nocy powinny zaniknąć, no i w całym kraju nie powinno padać. Dzisiaj najcieplej na zachodzie do 18 stopni, w centrum około 15, a najchłodniej na południu tam około 12. Wiatr dzisiaj na ogół słaby, tylko na zachodzie, na wschodzie lokalnie umiarkowany, północno-wschodni. No a potem w nocy, też jutro i ogólnie w ciągu tego weekendu będzie na ogół słaby, południowy. Jutro zachmurzenie w dalszym ciągu duże, z większymi przejaśnieniami. Tych przejaśnień więcej na południu. Tam nawet lokalnie rozpogodzenia, a na północy, jutro na północy kraju, gdzieś tu, zwłaszcza północny wschód, mogą występować opady deszczu, ale bardzo słabe. I maksymalnie, a jeszcze minimalna, dzisiaj w nocy najchłodniej na południu i na wschodzie, tam przy gruncie lokalnie do minus 2, a poza tym od około 3-5 stopni, w centrum 7 do około 10 nad morzem. I też w dzisiejszej nocy wystąpią liczne mgły w całym kraju z widzialnością do około 200 metrów. Jutro najcieplej w dalszym ciągu zachód kraju, tam 18 stopni, w centrum około 15. No i podobnie jak dzisiaj w południe i wschód najchłodniejsze, około 12. Potem w sobotę na niedzielę zachmurzenie, lokalnie większe przejaśnienia, ale od zachodu będzie wzrastało to zachmurzenie do dużego. No i opady deszczu w nocy w sobotę na niedzielę wystąpią głównie w drugiej połowie nocy, tutaj na południu, na zachodzie kraju. I właśnie w niedzielę ta strefa opadów będzie postępowała do centrum, na wschód. No i tam właśnie spodziewamy się największych opadów w niedzielę na południu, tu lokalnie do około 12 mm właśnie na południu. Ale też w niedzielę miejscami na północy kraju też mogą zdarzyć się słabe opady. I z soboty na niedzielę temperatura też dość chłodna, od około 3 stopni na południu i na wschodzie, ale przy gruncie już około zera. Centrum około 7, no i najcieplej na zachodzie, nad morzem około 10-12 stopni. No i potem w dzień, w niedzielę, tu na południu właśnie widzimy więcej opadów, tam chłodniej 11-12 stopni, w centrum też około 14, no ale zachód jeszcze dość ciepły, około 17 stopni.